Mecz Górnika Nowe Miasto z zespołem Bobrzanie Bolesławiec. Bobrzanie Bolesławiec prowadzona przez Bartłomieja Zapióra. Gospodarze prowadzeni przez trenera Sebastiana Racinianskiego. Trójka arbitrów już wyprowadza zespół na murawę stadionu w Wałbrzychu. Grozi niepotrzebną stratą. Tutaj jednak gol! Szybko! Prada bramka dla Górnika Nowego Miasto. Bardzo dobrze tutaj w indywidualnym dryblingu wchodzi już na wysokości pola karnego. Zagrana piłka w pole karne. Tam Popowicz na bramkę z problemami teraz Jakub Mazur. Sposobu na rozegranie tej akcji kolejne dobre podanie tutaj piłki w pole karne. Krystian Worski sam przed piątym metrem zdecydował się na indywidualny dribbling. Sprytnie znalazł Francuza ten prostopadłe piłkę w pole karne. Jest Worski przed bramkarzem. Jeszcze raz i Krystian Worski do trzech razy sztuka w końcu. W ogóle się nie zastanawiał. Kapitalny pomysł na to rozwiązanie akcji. Popowicz do środka. Francuz wprost w bramkarza. To jest kolejna taka sytuacja. Pole karne. No i okazja na strzał. Fonfara po raz drugi w tym meczu. Worski. I okazja na uderzenie. Misiu Whiteis tam czekał tylko na dobitkę. Zagrożenie pod bramką Bolesławca. Popowicz, lewa noga. No, trzeba było chyba szukać uderzenia przy tym pierwszym kontakcie z piłką. No, raczej lepiej nie robić. Teraz uderzenie. Hajduczek kolejny raz bez faulu podpowiedzi trenera. Dobre zagranie do Jabłonowskiego. Ten w polu karnym. Hajduczek tutaj uprzedza. Ponownie dość tak krótkimi zagraniami. Teraz Francuz ponownie. Stopadle w pole karnym. Teraz dwóch graczy z Wałbrzycha. Prosto Popowicz przepuścił. Jeszcze Francuz. Broni to Hajduczek. No a teraz tutaj trochę zbyt dużo zamieszania. Piłka już w polu karnym. Zagórski przed piątym metr. Dożył zamieszania i będzie bramka. Popowicz. Nic nie było. A jednak pokazuje sędzia, że był faul. No, tutaj Olaf Dąbrowski chyba jednak próbuje uderzyć na bramkę i gol! Fantastyczne uderzenie! I teraz za to też nie było spalonego Popowicz. Czy Hajduczek? Hajduczek ponownie lepszy. Środek pola karnego też wbiega. Francuz, dobre zagranie, choć tam ponownie Hajduczek.